Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Nie, ja wolę mówić dzień dobry, bo już jest wiosna. Zimą było dobry wieczór, na wiosnę jest dzień dobry. Szanowni Państwo, moim gościem dzisiaj wybitny fotograf, no legenda polskiej fotografii. Proszę bez obel. Fotograf, który robi trochę inaczej, to znaczy lepiej, to znaczy ciekawiej i jest na tyle zaskakujący, że robi wszystko jako pierwszy. Albo robi to, czego nikt nie robił i robi to naprawdę perfekcyjnie, więc będziemy o tym rozmawiać i myślę, że ta rozmowa Wam się spodoba. Witaj Tomku. Cześć. Dobrze przedstawiłem, prawda? No jestem naprawdę zdumiony, że można tak wszystko ustawić pięknie. A ja wiem, dlaczego jestem taki czerwony, mimo że wina czerwonego nie piłem, bo byłem dalej od światła. Teraz już zaraz jest... ustawimy złote i będzie wszystko złote światło, może zrobimy. Albo nie, będziemy to dobrze. Kolorujemy, chociaż tytuł jest kolorowanie świata, ja tak przewrotnie zrobiłem. Z tym kolorowaniem świata, ponieważ twoje zdjęcia często czarno-białe, to potem stają się kolorowe, bo właśnie je pokolorowałeś i zrobiłeś to w tak nietypowy sposób. Tak jakbyś, ja bym mógł powiedzieć, wymyśliłeś Photoshopa w czasach, kiedy jeszcze nie było cyfry. I robiąc rzeczy genialne, ale w sumie zacznę od początku, bo to zawsze pytanie było na rozgrzewkę. Myślę, że atmosfera będzie gorąca, ale póki co wietrzyliśmy tutaj, jest chłodno, więc rozgrzejemy się pierwszym pytaniem. Jak się zaczęła twoja przygoda z fotografią? Jest tu takie nietypowe pytanie, że nie wiem jak na to odpowiedzieć. No bo każdy kiedyś zaczął. No pewnie. Były komunie i aparaty na komunie. Ktoś zamiast grzechotki dostał aparat do zabawy jeszcze w kołysce. Ja po prostu wyciągnąłem ojcu z szafy jego lokatę kapitału, czyli Zenita 12XP i wtedy zacząłem fotografować. To były czasy podstawówki. A jak było? No ale wiedziałeś, że ten Zenit tam nie jest. Prawda? Tak, wiedziałem. U mnie w szafie, u mojego taty nie było Zenita, były same dłuta, bo on był rzeźbiarzem, a u mamy były pędzle. Więc ja postanowiłem zostać fotografem tylko przez przypadek. Przyszedł do mojej siostry, niestety świętej już pamięci, Marek Czudowski. I on wtedy pracował dla jakiegoś tygodnika, chyba milicyjnego. I miał takiego wspaniałego Pentagona Sixa. Zostawił go na stole i oni poszli do kina. Poszli do kina, to ten aparat znalazł się szybko w moich rękach. Miał Sonara 180 mm. Zacząłem to wpierw delikatnie dotykać, potem wziąłem w ręce, podszedłem do okna i patrzę się, a tam naprzeciwko w domu przez ten teleobiektyw zauważyłem taką lekko intymną sytuację. Sobie pomyślałem, jeszcze wtedy nie zrobiłem zdjęcia, bo nie wiedziałem jak, ale pomyślałem sobie, że w zasadzie gdybym potrafił zrobić zdjęcie, to wykradłbym jakąś taką kawałek rzeczywistości i ona by została u mnie na zawsze. No i wtedy było takie mocne postanowienie, że to będzie moja przygoda. Jeszcze nie wiedziałem, że życiowa, ale bardzo szybko się okazało, że w ręce mi wpadł aparat, który się nazywał Zenit E. I tym Zenitem E zacząłem robić zdjęcia na ulicy. I to właśnie chodziłem po cmentarzu, po różnych miejscach i może pokażmy takie zdjęcie, które jest rezultatem tego chodzenia po ulicach i szukania sytuacji nietypowej. To był bodajże obiektyw 135 mm, to widać, że ja jestem gdzieś schowany za grobem, za krzyżem i łapię tę sytuację. I potem następny krok to był już aparat
Pentagon Six, a to tylko dlatego, że wpadłem w cudzysłowie w środowisko hipisów, które było niesamowicie malownicze i takie na tle szarości takiej codziennej, zachwycało mnie i po prostu ci ludzie z rozczochranymi włosami, ja też nie miałem krótkich, w kolorowych ubraniach siedzieli na przykład na krawężniku na Starym Mieście. To było niebywałe. Wtedy nikt nie siadał na ulicy. To nie wypadało, nie wolno było, nie wiem. No, nie widziałem nigdy człowieka siedzącego na krawężniku, chyba że ktoś był tak upojony alkoholem, tak, że leżał, a nie siedział. I to mi trochę ten moment właśnie przypomina sytuację z dnia dzisiejszego, kiedy to po COVID-cie, po lockdownie nagle wyszli tacy młodzi ludzie, nastolatki, poubierani bardzo kolorowo, ale potem do tego tematu wrócimy na końcu, prawda? No i ten Pentagon Six był mi potrzebny, ponieważ miał się odbyć drugi zjazd hipisów w Kazimierzu. Ja się o tym dowiedziałem. Ludzie powiedzieli, że proszę bardzo, żebym przyjechał, żebym fotografował. I poszedłem wtedy do nowo powstającej redakcji Perspektywy, to był tygodnik. I oni powiedzieli, proszę bardzo, niech pan zrobi zdjęcia, dajemy panu dwa filmy kolorowe. Niech pan zrobi zdjęcia z tego zjazdu, jak się nam będą podobały, to będzie publikacja, jak nie, to trudno. No i pojechałem tam. Ale zastrzeżenie było takie, żeby kolor robić dużym formatem 6x6. To wtedy był początek w ogóle kolorowej prasy w Polsce. Z tym kolorem były ogromne problemy z drukiem. No i to są zdjęcia właśnie z tego naszego zjazdu, który się odbył w 69 roku. O, to jest właśnie ten Pentagon Six, tak. Kwadratowy format, trochę przycięty. I tak wyglądali ci ludzie. Kolorowo, prawda? Jak na tamte czasy, to bardzo. No wesoło, malowniczo. Ale na bosaka. Potem jeszcze byli git ludzie, tak? No ale git ludzie to byli napuszczani przez milicję na nas, na hipisów, bo milicja, w ogóle oficjalnie nie było żadnego ruchu hipisów. Nikt o tym, nie wolno było pisać, prasa była pod kontrolą. Natomiast gitowcy mieli się zająć z poprawczaka na Nowym Mieście. Mieli nas tutaj rozpiżyć i rzeczywiście zbiegali na rynek, tak, i chcieli nas bić. Myśmy uciekali, skakiwali do jadących już tramwajów. Tramwaje wtedy miały otwarte drzwi, miały taki duży próg, także dosyć łatwo można było tam wskoczyć. No i to była ta epoka tego właśnie Pentagona Sixa, szerokiego obiektywu, znaczy dużego aparatu 6x6. A jakie było wtedy twoje doświadczenie w ogóle techniczne? Żadne. Ja to jakimś cudem te zdjęcia wyszły. Ja nigdy w życiu nie używałem światłomierza przedtem. Ktoś mi pożyczył. Czyli wrodzony talent, tak? Nie, no ktoś mi pożyczył. Ja nigdy potem tak mi nie udało mi się filmów naświetlić, jak podczas tego pobytu. To zdjęcie jest już widać słońce i tak dalej, ale tam są dalej chyba takie zdjęcia przy ognisku, bardzo wcześnie rano. I wtedy rzeczywiście trzeba było jakoś zmierzyć światło. No idealnie, bo to są slajdy, to nie są negatywy. Jak się człowiek kropnął o pół blendy w jedną albo w drugą stronę, to już było zdjęcie kiepskie, a tu jest idealne nasycenie. Czyli może stres pomógł w tym, żeby zrobić perfekcyjnie. A może opatrzność, tylko nie chcemy być czyje. Intuicja też gdzieś tam, tak, to wszystko razem. Dobrze, idziemy dalej. Następnym aparatem jest jeden z moich ulubionych formatów, Horizon. Ja dzisiaj właśnie mówiłem Tomkowi przed live'em, że oddałem do serwisu, bo czasy wymagały regulacji, ale to jest też czasami tak, jak aparaty za długo, właśnie te mechaniczne za długo leżą na półce, one nie lubią
bezczynności, muszą pracować. No zwłaszcza, że to jest aparat na sprężyny i nakręca się tą sprężynę i potem to, co my widzimy tutaj, ten obiektyw, ta szczelina od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, od lewej do prawej obraca się z tym obiektywem i pokrywa przestrzeń chyba 140 stopni, kąt 140 stopni. O, to jest od tyłu pokazane. Ta szczelina się jest mała albo duża i w zależności od szerokości puszcza mniej lub więcej światła. I to był tak głośny aparat, że kiedyś pamiętam poszedłem do kościoła zrobić zdjęcie i musiałem uciekać, bo ludzie się przestraszyli. Ale tym aparatem postanowiłem zrobić kalendarz dla FSO. To jest ciekawe właśnie, bo to jest w sumie kalendarz dotyczący samochodu. No właśnie. Prawie nie ma tam samochodu. No ale dzisiaj ale jest to, co widać z samochodu. Dokładnie tak, czyli pokazujesz świat, życie człowieka, bo jakby na twoim kalendarzu ten samochód jest członkiem rodziny. On jest razem z właścicielem, z tą rodziną na różnych wydarzeniach, które abstrakcyjnych dla mnie. Dlatego, że wtedy pamiętajcie, że Kościół to nie był taki, nie chodziło się do Kościoła oficjalnie. No i tym bardziej państwowa firma, a tutaj kalendarz i komunia. No, mówimy jakieś herezje, więc chyba dlatego tak, nam się chyba dlatego, tak. A zaraz ustawimy, nie wiem dlaczego, stał i nagle nie chce. No dobrze, czyli ci, którzy to się obudzili tym naszym hałasem. Ale to może jeszcze o tym powiem, bo to były takie czasy, kiedy nie było agencji reklamowych. W każdym dużym zakładzie była tak zwana komórka reklamy, czyli to na ogół była jedna osoba, która miała zadbać o to, żeby na przykład firma Ursus, która produkowała traktory, miała jakiś pamflet, jakiś katalog albo kalendarz, żeby wysyłać do państw na ogół trzeciego świata, które zamawiały te traktory. To samo było ze Skulimpexem czy z FSO. Ten człowiek, który pracował w komórce reklamy FSO, zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, masz pełną swobodę, absolutnie możesz robić to, co chcesz, z jednym wyjątkiem. Nie wolno pokazywać samochodu. Ja się pytam, dlaczego? Bo Polonez nie zmienił swojej karoserii od 7 lat. W związku z tym to jest wstyd. Wszędzie się cały czas coś zmienia, a tu jest to samo. W związku z tym nie możemy tego pokazać. No ja sobie pomyślałem, że to jest cudowny moment, żeby pokazać ten nasz kraj jako kraj absurdu, gdzie ludzie wydawali 3 razy więcej niż zarabiali i tak dalej, i tak dalej. I tu widać tego człowieka, który tam przechodzi w kapeluszu, który ma taką maskę gumową na twarzy i w ogóle wszystko, co się tu działo, to było takie abstrakcyjne w zasadzie. Ja myślę, że trochę tą reklamą wychodziłeś w tamtych czasach o krok do przodu, ponieważ było zupełnie inny sposób myślenia. Jak się w ogóle zajrzy nawet do starych gazet, które uwielbiam przeglądać i czytać w ogóle artykuły i oglądać zdjęcia, oglądać reklamy, to było zupełnie inne myślenie. Tak, inna mentalność ludzi. Andrzej, ale pamiętaj o tym, że w reklamie funkcjonują dwie linie. Jedna to jest tak zwana imidżowa, a druga jest produktowa. Jak ja pojechałem z tym kalendarzem do Australii, ci dyrektorzy artystyczni z największej agencji wtedy amerykańskiej, jaka tam była, Ogilvy & Mader, jak zobaczyli te zdjęcia, to było: rany boskie, to jest Europa, a my musimy co parę miesięcy fotografować deskę rozdzielczą, karoserię i tak dalej, bo oni się zajmowali katalogami. Natomiast ja przed wyjazdem do Australii widziałem genialne zdjęcie imidżowe BMW, które polegało na tym, że siedzi para przy stoliku w jakiejś knajpie, mniej więcej jest wielkości tego człowieka po lewej stronie i potem jest duża szyba, napis od tyłu tej nazwy tej kawiarni i gdzieś tam daleko widać samochód, który jedzie po takiej drodze
zakurzone i tumany kurzu się za nim ukazują i tam było napisane BMW. Czyli to załatwiało sprawę, że to BMW jest na tyle dobrze, że dobre, nie, bez pokazania karoseli, ale BMW jest w stanie, również może być samochodem terenowym, prawda? No i tutaj właśnie takie różne sceny wymyślaliśmy sobie. Jak widać, raz mamy karoserię żółtą, raz i tego koloru, tu jest cyrk. No to nie jest taki, w przeciwieństwie do tego, co wtedy się robiło, takie propagandowe obrazy, które pokazywały Polskę piękną i wspaniałą, no to są takie obrazki, które nie pokazały tego kraju w ten sposób, a co najciekawsze, ten kalendarz się ukazał w stanie wojennym, bo był robiony w 82 roku i na 83. No niesamowite, powiedział 7 lat samochód się nie zmieniał, potem postanowili, że w ogóle nie będzie się zmieniał. Tak. I praktycznie pozostał polonezem. Także. No. Ale żaden klient teraz nie zgodziłby się na coś takiego. Myślisz, że teraz nie przeszłoby? Wiesz, ja dzisiaj o tym kalendarzu rozmawiałem z Jolą Rycerską i powiedzieliśmy sobie, że ta reklama dzisiaj byłaby świetna i myślę, że byłaby bardzo świeża. Tak, ale trzeba byłoby co innego pokazać przez te szyby, nie takie. Nie cyrk, obraz. Tak? I nie, tak, nie, tak. Komunie. Nie komunie. No właśnie, to bardzo ciekawe. Bardziej realistyczne, a to jest czysto surrealistą. To są wszystkie sytuacje ustawione. Nie. Jest jeszcze coś dalej, czy to już koniec? To już o, mamy. Tak, to już koniec. No dobra, ale to już się nabawiliśmy tym FSO i ja ten aparat zabieram ze sobą do Australii. Nagle dostaję po wielu latach zlecenie dla singapurskiego pisma mody, żeby zrobić serię zdjęć ubrań Giorgio Armaniego. I to jest właśnie to była taka seria ubrań marynarek za dużych, takich właściwie kloszardowatych, czyli takich ludzi z ulicy. I postanowiłem użyć ten sam aparat. Też jest to horyzont. Oczywiście zdjęcia były czarno-białe, a te kolory, które tu wszystkie widzimy, to jest Photoshop ręczny, czyli to wszystko, co się dzieje po zrobieniu zdjęcia bez, powtarzam to jeszcze raz, udziału komputera. To wszystko było ręcznie robione, czyli w tym przypadku odbitka czarno-biała z białymi ramkami jest wieszana w formacie 30x45, jest wieszana na ścianie. Naprzeciwko jest ustawiony aparat formatu 9x12, czyli ten miechowy z jak największą ostrością, prawda? I na zdjęcie jest rzucany z rzutnika fragment muru takiego odpadającego już starego w Singapurze. I ten mur, ta faktura tego muru pokryłaby w zasadzie cały obrazek, ale ja miałem zainstalowane jeszcze latarki po bokach na takich statywach i tam, gdzie chciałem przebić tę fakturę muru i rozświetlić trochę zdjęcie, to widać, są takie jasne punkty i tam twarze są bardziej czytelne, ale już twarz po prawej stronie, pierwszej osoby po prawej stronie już jest pokryta prawie całkowicie tą fakturą. No takie moje odkrycie było wtedy, które następowało bardzo powoli, rzucania obraz na obraz i wybierania sobie tych wątków, które są najważniejsze poprzez jeszcze doświetlanie latarkami albo blokowanie światła z rzutnika, czego tu może tak bardzo nie widać, ale tak jak w ciemni używamy kawałka czarnego papieru, który jest przyklejony do drutu i ruszamy tak, żeby ten drut nie blokował nam światła, a to ten punkcik jest w jednym miejscu, tak tu też było robione, na druciku takim
blokowałem światło, które leciało na zrzutnika i tego drutu nie widać, bo on był bardzo cienki, a ten papier, który blokował dużo, był dużo większy. I tyle. To są doświadczenia z ciemni, tak, które zostały przeniesione na zewnątrz. I właśnie doświadczenia z ciemni, ale powiedz mi, czy jakieś inspiracje, nie wiem, malarstwo, skąd pomysł na te kolory? Skąd to przyszło w sumie do twoich reklam? Bo można zrobić kolorowe zdjęcie, można wysycić mocniej ten kolor, można wiele rzeczy zrobić takich prostszych, ale ten kolor będzie bardzo żywy. Ty jednak mieszasz, można tak powiedzieć, style, techniki, robisz rzeczy wprost niewiarygodne. No wiarygodne, bo są. Natomiast nie, ja ci powiem, ja zawsze miałem takie nastawienie, zastanawiałem się, dlaczego ludzie fotografują, na przykład przyjeżdżają do miasta, idą na rynek Starego Miasta i fotografują ten rynek w kolorze, skoro go widzą w kolorze. No to po jaką cholerę jeszcze raz to robić, powielać i patrzeć na to, co się widziało dokładnie w taki sam sposób. Natomiast jeśli ktoś robił, a kiedyś tylko tak robili, czarno-białe zdjęcie, to czarno-białe zdjęcie było o wiele bardziej interesujące, dlatego że pokazywał nam rzeczywistość w inny sposób. W taki, jakbyśmy jej nie widzieli, bo my nie potrafimy patrzeć czarno-biało, prawda? Natomiast dzięki temu, że jest ta technika czarno-biała, to nagle okazywało się, że odkrywaliśmy to samo miejsce, które znamy, w sposób taki absolutnie niekonwencjonalny, czarno-biały. I ja wyszedłem z tego założenia, że ja bardzo lubię jednak kolor, nie chcę się go pozbywać, ale niech to nie będzie kolor ten prawdziwy. Skoro widzimy kolor oczami taki, jaki on jest, to po jakiego diabła jeszcze to przenosić na fotografię? I pierwszymi moimi próbami to był taki projekt Alicji w Krainie Czarów, kiedy to właśnie zdjęcia czarno-białe malował mój przyjaciel. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to znaczy areograf i tak dalej. I on nagle potrafił niebieską farbą pojechać po twarzy. Ale nie tak pędzelkiem, tylko wiesz, areografem, że plamami różnymi malował. I to było fantastyczne. Ja nagle zobaczyłem, że ten świat może być przepiękny, kolorowy, ale taki jak ze snu, prawda? Nie z wyobraźni narkotycznej, bo ja nigdy tego nie brałem, także w ogóle nie wiem, co to znaczy, ale niektórzy ludzie, którzy mieli doświadczenie, twierdzili, że właśnie tak można również takie rzeczy zobaczyć. I to trzeba mieć inny wymiar, tak? Trzeba mieć inny wymiar. Także to jest ta właśnie praca, która powstała tylko dzięki temu, że ludzie z tego pisma cały czas prosili o innowacyjność, o poszukiwania. Nie zdarzyło mi się to nigdy potem w życiu. No właśnie, ja też bardzo lubię, jak ktoś mi coś narzuca i to powoduje, że zaczynam być kreatywny. No właśnie. Mam jakiś deadline, mam zadanie i nagle chcę zrobić to jak najlepiej. Wtedy mam taką burzę pomysłów. A i jeśli bardzo dobrze. Nie muszę. A dlaczego? Znaczy wiesz, jeśli po prostu nic mnie nie dociska tak czasowo, to ja sobie tak wiesz, po prostu wymyślam jakieś pomysły, przychodzą mi do głowy pomysły na zdjęcia i one gdzieś tam się odkładają do tych szufladek w mojej głowie. I tłumaczę sobie, dobra, powinienem je zapisać, bo zaraz zapomnę, ale pewnie są tak świetne, więc nie zapomnę. I odkładam to na inny dzień, więc ja lubię, jak jest deadline i ktoś mi mówi, słuchaj, musisz to zrobić tak, żeby nas powaliło na kolana. To wtedy, albo jak jest wystawa i chciałbym zrobić no niebanalną ekspozycję, bo no wiesz, można powiesić 30 zdjęć w tym samym formacie obok siebie, równiutko. I chociaż to będzie 30 doskonałych zdjęć, to w pewnym momencie, nie wiem, na piątym, dziesiątym zdjęciu zaczynamy się nudzić. Bo tak. Nie ma, to nie jest, wiesz, dla mnie obraz jest jak muzyka. On musi budzić jakieś emocje. No, jeśli brakuje tych nutek, które podnoszą nas, to jest nudno.
No więc właśnie, i dlatego człowiek, który zarządzał tym pismem, za każdym razem mówił: Tomek, zrób coś, co mnie zaskoczy, czego jeszcze nie było. No i tak powstawały właśnie takie rzeczy. Człowiek dostawał wiatru w plecy i zastanawiałem się, co można z tym zrobić. Robiłem sobie rysunki, to jest bardzo ważne, takie szkice, żeby się zupełnie nie zagubić, dlatego że nasza jednak wyobraźnia jest taka szeroka, że jeśli jej nie określimy, nie złapiemy, nie zapiszemy w prostokącie, którym operuje aparat fotograficzny, no to gdzieś się tam zaczynają te elementy gubić i te pomysły się gdzieś tam rozjeżdżają, prawda? Bardzo ważne jest robienie sobie szkicu. Niech mi nikt nie mówi, że nie robi, bo nie umie rysować. To nie chodzi o to, żeby narysować coś realistycznie, tylko żeby po prostu jak dziecko prawie, umownie nawet, tu jest osoba, krzyżyk, coś tam, kółko, bla, bla, bla i już, tylko żeby wiedzieć mniej więcej, jak te elementy mają zagrać. Tak, mogą być ludziki jak z kasztanów i zapałek, Dokładnie, ale żebyśmy oczywiście. wiedzieli, jak to zrobić. Mamy pytanie. Jestem ciekawa, co mistrz Tomasz myśli o teraźniejszej modzie na zdjęcia beauty, czy plastikowe twarze, przeróbka i tak dalej. Właśnie, jak ci się podoba dzisiejsze piękno, kanon piękna właśnie dziewczyny, które no, trochę są przerysowane, bo mają powiększone usta, policzki, plus Photoshop, który no, z każdego może zrobić no, ideał. No, słuchajcie, to jest tak, że jeśli jest rynek na to znaczy, że tak ma być. No. A naszym zadaniem jest w ogóle nie zwracanie uwagi na jakiekolwiek trendy, tylko za każdym razem, jak jest taka możliwość, jak ktoś u nas coś zamawia, to po prostu sięgać do swojej wyobraźni, do swojej fantazji, robić to po swojemu, bez względu na to. Ja nie lubię tych przerysowanych ust. Ale jak wyjdę na ulicę z kolorowymi ludźmi, na przykład z tą młodzieżą taką, która się przebiera jak te postaci z bajek koreańskich czy japońskich, to po prostu sercem się raduje i widzę w tym jakiś sens. Niektórym ludziom się bardzo to nie podoba, mówią, że to jest brzydkie, ale pojęcie brzydkie czy ładne jest pojęciem bardzo względnym, jak każde inne, prawda? Także w ogóle bez względu na to, jaka moda obowiązuje, przecież pamiętacie, do zeszłego roku wszyscy chłopcy chodzili w rajtuzach w zasadzie, obowiązywała taka moda obcisłych Tak. spodni. Mnie się to nie podobało, nie dlatego, że oni źle wyglądali, tylko wyobrażałem sobie, jak człowiek może być skrępowany, zwłaszcza mężczyzna, który nigdy pończoch nie nosił i rajstop, jak musi być skrępowany w takich obcisłych spodniach. Jak widać, ja nawet obrączki nie noszę, bo to jest wszystko, co. No, zegarek, przepraszam, mam zegarek, ale bardzo luźny. Ale to jest mój osobisty pogląd. I proszę bardzo, do zeszłego roku wszyscy chodzili w takich spodniach albo. Jeszcze w dodatku mieli te podarte na kolana, żeby można było tam się przykucnąć sobie, prawda? Ale nie tylko dlatego, bo to fajnie wyglądało. A teraz nagle już jest różnorodność, bo dzwony znowu wchodzą w modę i różne inne rzeczy. I to jest taki najciekawszy okres między modą a modą, bo za chwilę znowu wszyscy będą w dzwonach. Ja nie lubię, jak moda zaczyna wyglądać jak wojsko, jak mundur obowiązujący, prawda? No ale taka jest, bo wiele ludzi uważa, że jeśli nie będzie się tak samo ubierało jak inni, to będą się czuli wykluczeni, czy będą wykluczeni przez tamtych. No więc trzeba mieć rzeczywiście bardzo mocną osobowość, żeby kreować się po swojemu i żeby być wiernym swojej fantazji, a nie narzuconej z zewnątrz. A ty byłeś w szkole na takim ptakiem kolorowym? No ja byłem, no jak tych hipisów zobaczyłem, to od razu przybyłem do nich, bo miałem włosy jak Jimi Hendrix. Kożuch nosiłem taki rosyjski, odwrócony na drugą stronę i pamiętam, że ludzie się odsuwali w autobusach ode mnie w tamtych czasach. Mówili bikiniarz pewnie. Bikiniarz.
To no pójdźmy dalej. Idziemy dalej. Historia aparatowa. Aparatowa, tak. Jesteśmy na Spotmatiku. Jestem rok we Francji, właśnie jak wskakiwałem do tramwaju, uciekając przed tymi gitowcami, powiedziałem sobie, dzielę ten kraj, wyjeżdżam. No to nie było tak łatwo wyjechać, ale udało mi się wyjechać na rok do Francji. Tam ktoś mi załatwił staż w laboratorium Kodaka, ale niedziela była wolna. Wtedy się pracowało w całej Europie 6 dni. I w niedzielę kupiłem sobie porządny aparat Asahi Pentaxa, chodziłem po ulicach, robiłem slajdy. Jak mój szef zobaczył, że robię takie zdjęcia na żywo, to mi zaproponował, że da mi lepszy aparat. On mi wtedy dał jeszcze obiektywy do tego i że będę mógł w sobotę już nie przychodzić do laboratorium, tylko robić zdjęcia, ale pod warunkiem, że on będzie sobie mógł wybierać najlepsze i tam umieszczać w gablocie. I potem przyjechałem do Polski z Pentacon Sixem, z dwoma pudełkami. Dwa body mieć wtedy, o Jezus Maria. Na jednym był szeroki kąt, na drugim długi. I zrobiłem taki reportaż dla Perspektyw o pielgrzymce częstochowskiej. Tu jest parę zdjęć właśnie z tego. Niestety wszystkie negatywy zaginęły. To są reprodukcje paru odbitek, które mi zostały. Także to było ogromne przeżycie. Młodzież na pielgrzymce, tak. Tak. O. I to tu się chciałem na chwileczkę zatrzymać przy tym zdjęciu. Dlatego, że my wszyscy fotografowie, którzy dokumentowali życie, sytuacje różne, nawet sobie zdajemy z tego sprawę, że to wszystko, co widzimy przez aparat, nawet jeśli nie naciskamy na migawkę, to wszystko, ten cały film i te wszystkie klatki gdzieś tam zostają z tyłu głowy. I potem w pewnym momencie, jak mamy swobodę w wykonaniu jakiejś pracy na zamówienie, na przykład trzeba było zrobić zdjęcie do TV7, nie, zaraz. Jest ta TVE, nie. Jest taka stacja TTV? Do TTV na temat tatuażu i osoby, która pomaga ludziom takim, którzy się zagalopowali, zupełnie się wytatuowali, mają mnóstwo piercingu i tak dalej, i tak dalej. Próbuję przystosować ich do życia i powiedzieć im, co mają robić, żeby ewentualnie tam pozyskać jakąś pracę i być akceptowanym mimo takiej ogromnej, takiemu przerysowaniu zewnętrznemu. No i ja zrobiłem dokładnie bardzo podobne zdjęcie. Ta osoba właśnie siedzi w tym konfesjonale. Na podstawie tego zdjęcia, to jest prawdziwym zdjęciem reporterskim, a cała reszta tych ludzi wytatuowanych czeka w kolejce na taką poradę. I to rzeczywiście fantastycznie zafunkcjonowało. Jedźmy dalej, bo przynudzam. Wiesz, ja mam pytanie tutaj przy tym reportażu, bo wiesz, rozmawiałem na moich live'ach z kilkoma osobami, które już na przykład Hanią Musiałówną, które właśnie w tamtym czasie, lata 70., 80., robiły fantastyczne zdjęcia polskiej prowincji. I tak się zastanawiam, bo niektórzy mówią, że dzisiaj nic nie ma ciekawego, że. O! Ale wiesz, poczekaj chwilkę. Ponieważ wtedy ludzie różnili się, oni byli tacy prawdziwi. Dzisiaj wszyscy są podobni do siebie. Na całym świecie ubierają się prawie tak samo. Kultura zachodu, telewizja spowodowała, że brakuje takiego klimatu, takiej unikalności właśnie miejsca. No, wyjazd powiedzmy do Częstochowy na pielgrzymkę, czy właśnie taki zlot hipisów, czy nawet w ogóle pojechać na polską wieś, ona była zupełnie inna, te bazary czy odpusty. Dzisiaj
Czy pojedziesz tak naprawdę, nie wiem, na południe Europy, na jakieś targowisko, czy jesteś w Polsce, czy jesteś w Niemczech? Mam wrażenie, że to jest to samo, że nawet oglądamy te same towary, mamy te same towary w sklepach tak naprawdę. Ci ludzie, właśnie mówiłeś o modzie, właśnie ta moda na całym świecie jest taka sama. Brak tej kulturowości i czy dzisiaj można właśnie sfotografować, znaleźć to sedno, poczuć miejsce, klimat tego miejsca? Słuchaj, oczywiście, że internet, dostęp do internetu spowodował to, że nastąpiła taka unifikacja wyglądu zewnętrzna. Ludzie, młodzi ludzie chcą być bardzo modni, oglądają teledyski, oglądają tam różne reportaże ze Stanów Zjednoczonych itd., itd. I na przykład ja pamiętam, jak to wyglądało w Australii, kiedy pojechaliśmy do miejsca, w którym część aborygenów założyła takie miejsce trochę turystyczne, żeby ludzie mogli zobaczyć, na czym ta kultura polega. Chodzili z nimi, pokazywali miejsca, gdzie można było znaleźć kolorowe barwniki, czyli skały kolorowe, z których robiono potem farby i malowano, takie bardzo pastelowe, wszystkie kolory możliwe ziemi, od żółtego do czerwonego. I nagle podjechał autobus, który przywiózł po tygodniowym pobycie w internecie dzieci aborygeńskie na weekend, na sobotę i niedzielę. I z tego autobusu wyszły dzieci, które wyglądały bardziej amerykańsko niż te amerykańskie dzieci. Wszystkie miały te koszykarskie takie duże bluzy z numerami, świecące spodnie, no coś nieprawdopodobnego. A tutaj miałeś tych aborygenów wyglądających, którzy próbowali jeszcze tak ocalić troszeczkę tę kulturę i tak będzie niestety. Dlaczego my żądamy od ludzi, żeby wyglądali tak, jak nie chcą wyglądać, bo nam się to podoba? Oni chcą po prostu wyglądać tak, jak inni ludzie, ale wracając do wsi, to po prostu jak się widzi ludzi na polu, jak się widzi ludzi na traktorach, na przyczepach, to nadal oni są po prostu w roboczych ubraniach i zupełnie inaczej wyglądają niż mężczyźni czy kobiety w mieście. No wiesz, dzisiaj też traktory mają klimatyzację i są bardzo nowoczesne, łatwiej nie jest pracować. Wszystkie. No nie wszystkie, no miałem przyjemność zobaczenia no właśnie, ale w pięknym stanie Ursus traktor z, nie wiem, lat 80, no 70, właśnie. No cudownym stanie i pracował i myślę sobie, kurczę, no nasz polski Land Rover, no nie do zajechania. No. Ale jeszcze chciałem ci powiedzieć, że bo ta moda się zmienia. Czy się zmienia tylko na ludziach miejskich czy wiejskich, to nie masz takiego dużego znaczenia, bo naprawdę ludzie zupełnie inaczej wyglądają co 2-3 lata. Zupełnie, tak. Mają inne fryzury. No w tej chwili ci faceci, którzy mają naleśniki na głowach, wszyscy są podgoleni jak za komuny, jeszcze zostawiają sobie tu warkoczyk, tam warkoczyk. Przecież to jeszcze parę lat temu w ogóle nie istniało, także to się miesza, są powroty. Jedni w pewnym momencie zachowują styl swój, tak jak ja mam zawsze takie włosy długie, chociaż były parę miesięcy temu zupełnie łysy, ale to z innego powodu. Nie choroby, tylko projektu, który robię teraz, prawda? Czyli chcę zobaczyć, jak szybko następują zmiany zewnętrzne na człowieku. Dobrze, i potem przyszedł Canon i praca właśnie w tygodniku Perspektywy i tym Canonem się robiło reportaż. A jeden program, bardzo popularny teraz aparat, powiedziałbym modny, wśród analogowców. Canon? Tak, A1 i A1
To są bardzo popularne aparaty. No i tak znowu mówimy o modzie. Tak, wszędzie moda. No ale były Nikony F1, ja pamiętam, chyba Polska Agencja Prasowa miała F1. Tak, ale myśmy mieli Canony, bo myśmy, to znaczy nie fotograf, tylko redakcja była zasilana przez jakąś tam centralę, która miała podpisaną widocznie umowę z Canonem. Mieliśmy Canony. Dwa obiektywy, standard i długi. Oczywiście mieliśmy jeszcze Pentagon SX, ale przez to te aparaty się w ogóle nie nadawały na reportaż. No i z takim małym się chodziło i robiło się zdjęcia, które może zobaczymy za chwilę. Na przykład takie. O. A jak właśnie wtedy ludzie reagowali na fotografa? Bo dzisiaj nikt nie chce być fotografowany, ludzie uciekają. Nie, naprawdę? Mi się wydaje, że odwrotnie, że wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że każdy chodzi z tym patykiem. Ale wiesz, inaczej. No jak masz aparat profesjonalny, to jeśli co? Mam smartfon, no to nikt nie zwraca uwagi, bo wszyscy, właśnie. Wiesz, no dzisiaj nikogo nie szokuje, że ktoś idzie ulicą i mówi do siebie, bo tak. Zakładamy, że ma pewnie słuchaweczkę w uchu i pewnie z kimś rozmawia. Kiedyś, nie wiem, 20-30 lat temu, to może by ktoś po pogotowie zadzwonił, bo coś jest nie tak z tym człowiekiem. Tak. Też siadają na ulicy i to jest standard, ale zobacz, aparat jakoś wyzwala u ludzi, no mogę powiedzieć śmiało, agresję, nie podoba się, nie chcą, boją się, że to zdjęcie będzie źle wykorzystane. No, boją się, że ty na tym zarobisz, o to chodzi. Tak. Natomiast wtedy też ludzie bardzo niechętnie się dawali fotografować. No to są zdjęcia takie robione, no niechciane. Ja tam z policją chodziłem, z milicją chodziłem po miejscach tego typu, gdzie po prostu, wiesz, kompletna demolka w domu, zakrapiochy, pijacy. I robiłem sobie te zdjęcia, ale oni nie byli szczęśliwi. Myślę, że nawet nieświadomi trochę. W każdym razie teraz, w dzisiejszych czasach, wszyscy robią zdjęcia telefonami. Jak się właśnie idzie z telefonem albo z małym aparatem, to tam nie ma żadnego problemu. No właśnie, robimy bardzo dużo zdjęć telefonem. Czy ty fotografujesz telefonem? Pewnie. I traktujesz te zdjęcia poważnie, jako takie zdjęcia ważne, które robisz. Ale co to znaczy ważne? Znaczy ważne. Czy tak samo ważne, jak te, które robisz aparatem, może tak. Słuchaj, przejdziemy do tego tematu, bo tam będzie. Wiesz, bo ja traktuję telefon jako taki notatnik. Obrazkowe zapisywanie dla mnie ważnych rzeczy. Wiesz, telefon nie ma wizjera, a ja nie mogę się przestawić. Wiesz, to ma duży ekran. No duży ekran, ale no, nie potrafię go tak, wiesz, przyłożyć do oka. I no chyba, że jest to wielki format, tak jak tutaj, no to tak troszkę inaczej się fotografuje, ale tu nie jestem w stanie tego potraktować jako wielki migał. Przede wszystkim to jest cienki, ale zobacz, jak masz coś takiego, o, masz taki pierścionek tutaj, to już zaczyna być aparat. No. Tu naciskasz sobie i jest, to jest fantastyczne, bo zawsze ja nie potrafiłem tak trzymać tej, bo to jak kartka papieru. Po budowie to on jest trochę grubszy, ale tak to był taki cienki. To co to za aparat? Szanowni Państwo, macie patent na fotografowanie paluszek. I kupuje się to za 10 zł w internecie, nakleja się z tyłu. I przede wszystkim to nigdy nie upadnie, nie tak wypadnie z ręki. Właśnie, ja może mam też pewien strach tutaj przed upuszczeniem. Strach, ale no właśnie, ale to przejdziemy do telefonu dalej, bo każde narzędzie ma swoje plusy i minusy. No tu jest też zrobione zdjęcie, z czym ja wyjechałem wtedy, z Nikonem. To już chyba są czasy Nikona, prawdopodobnie. Nie, to jeszcze tutaj Canon A1 program. Tak, ale nie wiem dlaczego, bo ja chyba musiałem oddać się na aparat, zostawić w Polsce i wyjechałem z czym ja wyjechałem, no nie pamiętam, no w każdym razie jest to na pewno mały obrazek i zaskakująca sytuacja, jechałem samochodem,
Wyprzedziłem te zakonnice, wyskoczyłem z samochodu i na przejściu zrobiłem takie zdjęcia. I do dzisiejszego dnia oczywiście nie wiem, czy to były aktorki, czy to był happening, czy to prawdziwe zakonnice. Świetne zdjęcie. A z tyłu można właśnie podziwiać modę tamtych czasów, prawda? Fryzury. No i zobacz, ten pan po lewej stronie z tymi takimi barankami. Tak. Ja miałem proste włosy, bardzo takie oklapnięte, długie, grzywka zasłaniała mi oczy i ja byłem taki smutny chłopiec, bo wszyscy mieli te modne, takie no właśnie, puchate no wiesz, fryzurki. A mnie nie... Też sobie mogłeś zrobić trwałą. Zrobiłem sobie w 8 klasie. Moja mama mnie nie poznała. Przyszedłem do fryzjera, zrobiłem takie baranki. Nauczyciele byli w szoku, mama też. No właśnie. No, po 3 miesiącach wyrosło i potem znowu były proste, ale miałem taki pomysł. Natomiast ta dziewczyna, która jest po prawej stronie, to jest mundurek szkolny. Jeden z mundurków szkolnych i ona ma białe skarpetki, sandałki i taki. Natomiast kobieta, która idzie tam między zakonnicami, no to taka wtedy była moda. No ona wraca, ale fryzury nie, ale właśnie ubioru bardzo. Lecimy dalej, Nikon F. No i ta właśnie Nikon F, który kupiłem na Nowym Świecie jeszcze przed wyjazdem. Stał człowiek, który już był nieprzytomny z powodu płynu alkoholowego i trzymał ten aparat i ja podszedłem do niego, nie znając angielskiego, on powiedział, że pokazał, że on chce za tego Nikona flaszkę, więc poszedłem, kupiłem pół litra i pomieniali. Zamieniliśmy się. Interes życia. Bardzo szybko uciekłem, żeby on się nie rozmyślił, ale on nic innego nie miał w głowie, tylko żeby się znowu napić. A ty mu pomogłeś. Ja mu niestety pomogłem. Tak, i w ten sposób zrobiłeś... I robiliśmy takie zdjęcia właśnie. I to są zdjęcia czarno-białe, modowe. Ta miękkość, a to poprzednie jeszcze poproszę, ta miękkość wynika z tego, że ja wtedy odkryłem, że można na przykład pod obiektyw w powiększalniku przykleić pończochę albo rajstopę i ona dawała taką miękkość obrazu. Tu widać, że ona jest szalenie miękka. Poleciałeś takim buchakiem w ciemni, tak? Buchak to nie miał wyjścia, bo on miał takie obiektywy. A ja użyłem pończochę. A ta pończocha mi się wzięła z tego, że ja kiedyś fotografowałem wybitną aktorkę. Miałem jej zrobić portret, ona tak patrzy na mnie i mówi, ale pan nie ma rajstopy na obiektywie. Ja mówię, słucham, a rajstopę? Proszę iść kupić rajstopę i wtedy będzie mi pan robił portret. Tak. To było na obiektywie. Natomiast obiektywie aparatu, a tu jest obiektyw powiększalnika. No i to zdjęcie czarno-białe zostało, że tak powiem, potem pomalowane farbami wodnymi, watą. Malowało się na mokro, żeby nie było takich plam i takiej granicy farby, która się wżerała i potem zostawiała ślad. To były zdjęcia modowe. Czyli to jest Photoshop lat 80. Tak. I tak to wygląda. No to są późne 70 jeszcze. 70. Tak. No. Niesamowite. No to czarno-białe już tu bez kolorowania, to też zdjęcia do wystawy, która była pokazana tutaj na górze w Starej Galerii Spafu. W 1977 roku i to się nazywała propozycje. To była propozycja pisma mody. Tak sobie wyobrażałem pismo mody. Oczywiście nigdy nie miałem nawet krztyny nadziei, że coś takiego powstanie, bo przecież to było niemożliwe. I tu są dwie plansze formatu 40x50. Czyli jak takie widać, przecięcie na pół jakby. Tak. I widać, że to były również letrasetem były podpisy zrobione. To była taka makieta po prostu. A nawet na dole są cyfry 21. Strony, tak. To jest 20, strona 20-21. Na środku tak. Proszę spojrzeć, jest 21. Także tak. Szalone pismo modowe lat 70., które nigdy nie powstało. I tym się dostawały potem do związku. Tą wystawą. Tak. I dalej. I zobaczmy. Dostałeś się do związku. Tak? Dostałem się dzięki panu Hartwigowi tylko, który mnie obronił.
Czyli w którym roku zostałeś członkiem Związku Polskich Artystów Fotograficznych? W 1979. Albo jakoś tak, tak. A jutro następna Rada Artystyczna. No i właśnie. Będą nowi członkowie. Dobrze, idziemy dalej. O, i tu jest to samo pismo, tylko już inne strony. Widzicie, tu letrasetem były robione tytuły. A to jest znowu Photoshop ręczny, który polega na tym, że zarówno ten chłopak, jak i ta dziewczyna byli fotografowani po pokazie mody na tle białej ściany w Pałacu Kultury. Byli oparci, ona miała zamknięte oczy, bo mówiłem jej, że jest na plaży i dała sobie wmówić to. Miała się zachowywać tak, jakby leżała, bo wiedziałem, że te zdjęcia potem wsadzę do kałuży i przykryję trochę piachem i będą fotografowane przez wodę. I tak to się stało. Wygląda jak na plaży na Helu. No właśnie. To trochę już inny projekt dla Skurimpeksu, który oczywiście nigdy nie został zaakceptowany, bo ta atmosfera nie była mile widziana. Patrzę na... Femme Fatale. Właśnie Femme Fatale, tak. Dobrze, Nikkor 500 lustrzana. Nikkor 500 tak. Lustrzana to był pierwszy obiektyw, który udało mi się kupić, sprowadzić z Japonii. Kosztował, pamiętam jak dzisiaj, około $200. No. A przypomnijmy, że wtedy pensja to było mniej więcej $30, tak? Tak, ale przeciętne, ale myśmy zarabiali, wierszówki były dobrze płatne. A poza tym były chałtury i ja akurat miałem taką niesamowitą chałturę. Nie powiem, ile zarobiłem, bo nie wypada, ale ogromną ilość pieniędzy. Dzięki temu mogłem przez rok jeździć i robić inny materiał. Natomiast ten aparat byłem zakochany w lustrzanym obiektywie. Bardzo ciężko było robić, bo on miał stałą blendę 8 i ciężko było nastawić ostrość, ale jak już się nastawiło, to były piękne efekty. Nie wiem, czy tu coś będzie tym obiektywem. O to właśnie. Znak właśnie. Tak, tamtych czasów. To jest stan wojenny, tylko mi zostało parę zdjęć, bo reszta przepadła. Ja miałem na początku swojej drogi fotograficznej radziecki obiektyw 500 lustrzaną. Też właśnie światło 8 stałe, tylko my się nie dogadaliśmy, bo ja nie wiedziałem, co mam tym fotografować i nie miałem pomysłu, więc sprzedałem go. Ja spot fotografowałem również, to było kapitalne do sportu. O, tu się trochę poruszyło, ale czuć taką atmosferę chłopaków, którzy właśnie rzucają świece i pędzą przed siebie. Bojowo. Tak. Właśnie to był trudny obiektyw. Ja chyba po pierwszej kliszy zrozumiałem, że nie jest łatwo nim fotografować, bo przysłona 8, ogniskowa 500, a czasy dłuższe, więc zdjęcia poruszone. Poruszone, no chyba, że było światło i było tam, można było forsować do 800 asa film i wtedy, albo na 3200 się robiło. No i tutaj przechodzimy do pierwszego, do takiej technologii, którą byłem absolutnie zauroczony, bo to był film, który po naświetleniu można było wywołać przy świetle dziennym, wsadzając go do pojemnika, do którego się wkładało również chemię w postaci tych pojemników, które są w tych pudełkach. Film się nakładało na taki haczek, zamykało się ten pojemnik, kręciło się 36 razy korbko i w tym momencie film się wywoływał, potem naciskało się na guzik, który powodował, że film się zwijał z powrotem do kasety i przechodził przez utrwalacz, potem się wyjmowało na świetle dziennym, on się suszył w ciągu pół minuty bodajże i można było od razu ciąć, wsadzać te klatki w ramkę i rzucać na przykład na fragment ściany i jeszcze raz fotografować już normalnym aparatem. I to były takie efekty. No niestety już tych materiałów nie produkują. Nie produkują wiele innych rzeczy. O, tutaj na taką szafkę sobie
zdjęcie też rzuciłem i to wygląda jak Photoshop dzisiaj. A jednak to jest podwójna ekspozycja po prostu. Tomek, czy ty lubisz bawić się Photoshopem? Lubisz tak eksperymentować, nakładając powiedzmy klatki? Tak, ale to oscyluje w kierunku tym już rozpoznanym drogą ręczną. Ale czasami mam takie pomysły, które właśnie dzięki tej technologii mogę zrealizować. Na przykład stawiam aparat w jednym miejscu i fotografuję tą samą osobę w różnych miejscach naokoło. I kiedyś robiłem odbitki z każdej klatki, wycinałem nożyczkami, naklejałem w te miejsca, gdzie robiłem z tego jeden obrazek i to szło do druku. Tak powstał plakat z Jankiem Wołkiem na przykład. A teraz to po prostu nakładam i przecieram te warstwy i fajnie to wychodzi. Ale właśnie to jest udoskonalenie technologiczne, które daje mi ten sam rzezultat. O tutaj na przykład rzucenie obrazku na w naszym studio w Melbourne na taką duże tło szmaciane, to ono było szyte z kilkudziesięciu kawałków. To jest ten film, właśnie ten sam film, który miał, on miał zamiast ziarna, to miał takie prążki, ale można było potem ten film wsadzić do, już po wywołaniu, wsadzić do powiększalnika i naświetlić duży slajd 9x12, który był w kasecie, troszeczkę rozostrzając obraz i wtedy nie było widocznych tych pasków, tylko takie rozmyte lekko ziarno. Bardzo dużo eksperymentów. Bardzo dużo. To jest dla tego samego pisma singapurskiego, które właśnie coś tu nie gra na tym coś stole. Ostało i teraz nie chce. Jakiś pechowy dzień. Powiedz mi, czy praca w ogóle, ten proces twórczy dla ciebie był tylko właśnie pracą, bo trzeba ją wykonać, masz skomplikowany pomysł i go robisz, czy lubiłeś te eksperymenty i zabawy, tak to w uproszczeniu nazwę, ciemniowe właśnie, nakładanie, łączenie obrazów, nakładanie właśnie poprzez rzutnik jakiegoś obrazu. Czy było to dla ciebie też wartością, samo tworzenie tego dzieła? Czy po prostu chodziło tylko o zrobienie celu, a był to czas pracy? Nie, no, wartością była ta cała odkrywanie tych możliwości. To była największa wartość, bo przecież jak ja robiłem to zdjęcie, czy wyobraźcie sobie to zdjęcie bez koloru, czarno-białe, które oczywiście samo w sobie było o tyle ciekawe, że tam się pojawiły te cienie. Ta dziewczyna stanęła w świetle odbitym blendą, ale ono było takie piekielnie czyste. Ja bardzo nie lubiłem tej czystości i wiedziałem, że to zdjęcie takie nie zostanie. Jak pojechałem, bo to było robione w Sydney, jak dojechałem do Melbourne, to w pewnym momencie już wiedziałem, że będę próbował nałożyć na ten obraz coś, co spowoduje, że ono będzie mniej takie właśnie dokumentalne, a będzie bardziej takim obrazem malarskim. No i tu ja nie wiem, czy to widać, ale chyba widać. To jest slajd po prostu świecącej trawy, która jest podświetlona od tyłu przez słońce. I on jest w miarę ostry, rzucony na to zdjęcie. I oczywiście on się zachował tam, gdzie ja chciałem, bo cała reszta jest wyczyszczona przez te latarki, przez blokadę światła idącego z rzutnika. Pamiętacie, że to był rzutnik taki normalny, gdzie slajdy się gotowały, jak za długo ta żarówka świeciła. To wszystko było bardzo takie ręczne. Wszystko tam ustawiane drutami, przykręcane do stojaków jakichś.
ale cały urok na tym polegał. Nie musi być super profesjonalny sprzęt, żeby zrobić dobre zdjęcie. No i to była ogromna radość, jak się uzyskało taki rezultat. Jeszcze w dodatku na tym filmie, który można było wywołać właśnie, bo to jest na tym filmie, który można było wywołać w ciągu minuty i od razu było widać ten efekt i to było kapitalne. Co w czasach analogowych było ogromną zaletą. Dzisiaj ogromną mamy zaletą. Praktycznie już jakby wyrobione odruch, że robiąc zdjęcie, ja nawet obserwuję każdego fotografa teraz, jak robi zdjęcie, to jest ten odruch sprawdzenia właśnie na ekranie, czy mu wyszło. Jak wyszło? No kiedyś w czasach analogowych nie myśleliśmy, czy nam wyszło, bo wiedzieliśmy, że nam wyszło. Nie, nie, właśnie nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, no ja czułem. Nie wiedzieliśmy do końca, mało z tym, nie wiedzieliśmy, czy ten film na przykład kolorowy nie spadnie z wieszaka w czasie procesu, co mi się parę razy zdarzało. Nie wiedzieliśmy, czy się film przesuwa, czasami on się nie przesuwał. Bardzo często miałem takie wpadki i dla mnie zbawieniem jest ta cyfra, dlatego że widzę, wiem, że mam. A w tej chwili te aparaty, które mają rejestrację na dwóch kartach, to się rzadko zdarza, ale karta też może nawalić, no to fantastycznie, że się niczego nie boję. A wtedy to człowiek, dopóki nie dostał filmu z laboratorium, no to nie było mowy o spaniu. No ja wywołowałem sam i miałem wrażenie, że jestem całkowicie wszystko pod kontrolą. 40 filmów do wywołania i klient czeka, no to nie no da to się tak, wywołać jest... slajdy E6 w dodatku. Oj, to tak, to przyznaję. No właśnie, no i przyszedł ten Hasselblad, dlatego że dostałem telefon z Nowej Zelandii, że mam sfotografować hotele. I że to musi być na dużym obrazku robione. No i właśnie nie wiem, co tam będzie za tym Hasselbladem, jaką mamy ilustrację. Już otwieram. O, właśnie. Sheraton. To jest akurat zdjęcie robione na zewnątrz, bo dotyczyło hotelu, który się właśnie budował, więc nie można go było całego pokazać. Dzięki temu jest to jedno z takich fajniejszych zdjęć z takim mocnym azjatyckim akcentem, prawda? I to musiało być robione właśnie w formacie 6x6, ale następne zdjęcie, jak zobaczymy, o, to też jest 6x6, ale wnętrza ja postanowiłem nie zabijać światłem, tak jak to wtedy było w modzie, że przyjeżdżali ludzie, mieli 12 fleszy i walili wszędzie, żeby wyrównać światło. No doszedłem do wniosku, że atmosfera w hotelach jest budowana przez dużą ilość małych światełek, świec i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta atmosfera, którą trzeba utrzymać. No ale jak utrzymać? A świeca nie daje bardzo dużo światła, prawda? Więc trzeba było stosować statyw, ustawiać aparat na statywie i używać mniej więcej czas jedną drugą sekundę albo jedną czwartą sekundy. Ale te zdjęcia były wtedy Hasselbladem robione, były strasznie obrzydliwie ostre, aż nieprzyjemnie ostre. W związku z tym ja postanowiłem rozmiękczyć je i po prostu kupiłem sobie takie filtry ochronne, które nie dawały żadnego zabarwienia, nie zmieniały kolorytu ani kontrastu i po prostu natłuszczałem je, wykorzystując to miejsce. O, tu mamy taki fajny tłuszczek między policzkiem a nosem i smarowałem sobie ten obiektyw tam, gdzie chciałem i to się pięknie rozmiękczało i takie efekty były właśnie. O. I słodziutko wyszło. Słodziutko. I tak samo. To samo tutaj było, oczywiście tu widać, że niektóre twarze są oświetlone latarkami, bo tam nie, to była ciemnica absolutna i te świece, to wszystko. To zdjęcie zrobiło taką furorę, bo jest inne od wszystkich innych, które były dotychczas na temat hoteli, a jest to po prostu gloryfikacja fantastycznego serwisu w hotelu, czyli taki pomysł, który jak biznesmen leci samolotem, to wie, że w tym hotelu nie będzie czekał długo ani na jedzenie, ani na obsługę żadną inną. A to zupełnie inny klimat. Tak, ale też
trzeba było robić, używać dużego formatu, dlatego tutaj jest w tym zestawie, bo nie mogłem przekonać na początku właśnie, bo to było na początku tych, po zmianach w Polsce, że przecież można drukować billboardy z małego obrazka i to trzeba było robić dużym. To też. I to. Pamiętam lata 90. Pamiętam właśnie tę reklamę. U mojego kolegi wisiał plakat. Ten? W pokoju, tak. Także głęboko tak. Mi wszedł w pamięć. Tak, bo to był pierwszy chyba taki portretowy. No. Myśmy z chłopakami z agencji zastanawiali się, co zrobić, żeby przełamać ten stereotyp, bo oni ściągnęli z całej Europy reklamę Levisa i wszędzie były pokazywane całe sylwetki ludzi chodzących w produkcie. W związku z tym, a ponieważ to był red tab, czyli ta czerwona wszywka, postanowiliśmy pokazać parę młodych ludzi, którzy mają czerwone włosy i tyle. I to rzeczywiście zadziałało, bo ma dwa kolory lewisowskie, niebieski i czerwony. I ale, to nie jest produktowa właśnie reklama, tylko tak zwana imidżowa. Ale te czerwone włosy nie są oryginalne, tak? One były... One były farbowane na czerwono, ale potem jeszcze oczywiście jeszcze w postprodukcji to już zaczynała się ta epoka, wiesz, komputerów i w postprodukcji chłopcy dołożyli tej czerwieni. No i doszliśmy do wielkiego formatu. No i, ale to nie dlatego, że ja go kocham, tylko dlatego, że musiałem, używałem techniki, która wymagała właśnie reprodukcji dużym formatem. Tam już w modzie on, ten duży format był używany. Strasznie się męczyłem. I tutaj w tej sytuacji na przykład to była cała kampania dla Intercontinentali w Ameryce i oni chcieli, żeby to były właśnie, ja zaproponowałem technikę czarno-biało, lekko podkolorowaną i jak widać, te zdjęcia są bardzo takie niespokojne, dynamiczne, jeśli chodzi o układ światła, bo to są czarno-białe zdjęcia, które były sepiowane, lekko podkolorowywane i potem reprodukowane przez ten duży aparat na dużym formacie, ale doświetlane właśnie światłem punktowym, czyli latarkami. I tu widać, jak to światło się układa. O. Czyli ty lubisz światło ciągłe, latarki. Tak, to co widzę. To jest w sumie dobry pomysł, zwłaszcza dzisiaj w sumie w czasach LED-owych, kiedy można mieć fajny zestaw oświetlenia, który mieści się w malutkiej torbie. Ja mam oczywiście wielkości właśnie telefonów dwa LEDy, dosyć mocne i ja je używam właśnie do filmowania najczęściej w terenie. Zabieram aparat, telefon jest do przesyłania internetu, laptop. No tak. I praktycznie ja mam wszystko tak. Mieści mi się to w małej torbie, to jest niesamowite, ale też czasami wykorzystuję do malowania światłem, na przykład w lesie. Podświetlam drzewa, tam gdzie są głębokie cienie. I widzisz, co robisz. Tak, tak. I to bardzo pomaga. Aczkolwiek ja też bardzo lubię flash, wykorzystywałem go niejednokrotnie, ale to wszystko zależy od tego, jaki się ma pomysł. Tutaj na przykład było wykorzystane mocne światło halogenowe. Tu w ogóle jako przy pierwszym zdjęciu widać, że tam od tyłu świeci bardzo mocno. Tutaj troszeczkę jest odbite jeszcze tym ekranem białym. Natomiast potem przy reprodukcji to były dodane te kolory takie sepiowo-czarne, sepiowo-brązowe, czerwone nawet. I tutaj jest dokładnie to samo. To wszystko jest na bazie czarno-białego zdjęcia, które było z kolei bardzo mocno kąpane w sepi, a potem w niebieskim tonerze i w związku z tym uzyskałem te kolory zielone, bo ja wielokrotnie kąpałem, zmywałem i to jest takie przesilone kolory tam na górze w tle na przykład są fantastyczne i to jest wyprodukowane przy pomocy właśnie tego światła punktowego, jak widać tam gdzie jest napis to już
jest szarawe, są takie brudnawe kolory, a to cała moc światła poszła na włosy i na lewą stronę i na ten plaster, który on ma. To nie jest plaster, tylko pomalowany nos kremem białym. To samo tutaj. I tu jeszcze ta reprodukcja była, nie dość, że zdjęcie było kąpane w miedzi, w miedziowym roztworze, czyli to dawało tak zwany koper czerwony, czerwono-brązowy kolor, to jeszcze reprodukując to zdjęcie dodałem na światło taki ogólny filtr czerwony i doświetliłem oczy, żeby mi ta biel wyszła, żeby tam nie było tej czerwieni. A dzisiaj... Fantastyczna zabawa była. Właśnie, zabawa niesamowita, a dzisiaj no, proste malowanie w Photoshopie czy w Lightroomie i zupełnie... No, inne efekty się uzyskują, takiego może ale... nie uzyskał, chociaż nie, no bo tu bardzo dużo jest elementów właśnie takich przypadkowych wynikających z kąpieli i zdjęcia w chemii. Czyli no, takiej unikalności. Jakby unikalności, tak, ale unikalność można również grzebiąc w Photoshopie i w tych różnych, też można uzyskać, a ja to absolutnie, tylko nie szukajmy, po co robić tak samo, skoro to jest inne narzędzie i otwiera nam inne drogi, prawda? No skończyła się pewna epoka i to jest bardzo ciekawa reklama i ja może pokażę pewien artykuł w szerokim kadrze, w którym omawiasz, jak zostało wykonane to zdjęcie. Tutaj Tomek Sikora, jak zrobiłem to zdjęcie, czyli singapurska robota. Także mamy właśnie reklamę. I jak to fotografuje? Nie wiedziałem, że to tu jest. Fajnie. O właśnie, to są z tego samego cyklu. No po prostu jak już niektórzy dyrektorzy artystyczni z Azji dowiedzieli się, że tu jest człowiek w Melbourne, który rozpracował ten Photoshop ręczny. Mieli jakieś pomysły, które można tylko było w ten sposób zrealizować, czyli prosili mnie, żebym ja połączył cztery elementy, czyli powstały cztery zdjęcia, które były czterokrotnie, które były naświetlane na ten sam slajd właśnie w formacie 9x12 na tym dużym aparatem. Czyli mamy tutaj morze, niebo, tak. Okręt i silnik. I silnik i wszystko było robione, wszystko było fotografowane poza silnikiem w czarno-bieli. Tu widać bardzo mocno chemię i taką niedokładną, specjalną, żeby to zdjęcie było dalekie od perfekcji takiej barwnej w ogóle, tylko taka przenośnia, prawda? Także tutaj naprawdę niesamowity majstersztyk, dużo pracy. I tydzień trwało zrobienie tego wszystkiego. Efekt fantastyczny. Idziemy dalej. Zaraz chwileczkę, bo wyskoczyło mi. O, jesteśmy. Znowu kolorowanie, znowu mamy. Znowu bardzo proste, tak. Czarno-białe zdjęcie z ramką białą i oświetlone. Normalnie jak się robi reprodukcję, to każe nam się ustawić światła 45 stopni z jednej strony, 45 z drugiej, żeby światło się nie odbijało od błyszczącego papieru, jak i również, żeby zdjęcie było równo naświetlone, prawda? Natomiast ja tu puszczam tak, jedno światło jest z filtrem czerwonym, jedna latarka jest z filtrem niebieskim, a dwie latarki są bez filtra i no i to jest to. Taki efekt. Czy ty jesteś fotografem czarno-białym czy kolorowym? Jak wolisz. To jest ciekawe właśnie. Fotograf, który robi kolor... Ale po co w ramy w ogóle wsadzać ludzi, nie? No, po prostu. No tak.
Tak, i więcej masz możliwości technicznych. No, tu jest to samo. Ja przejechałem specjalnie tym światem jeszcze z góry na dół, żeby to tak podkreślić, że to jest smuga światła. Te efekty są w zasadzie podejrzane u mnie w sypialni w Melbourne, bo tam codziennie rano, jak się budziliśmy, to światło świeciło na białą taką ścianę, która i pojawiały się fenomenalne obrazy, bo mieliśmy drzewo, krzaki, drzewo przed oknem w domu. I jak to się wszystko ruszało, to tam się cała magia działa na tej ścianie. Ściana, która jest biała, nic na niej nie ma, i nagle powstawały obrazy przypadkowe i smugi światła również. I postanowiłem w podobny sposób oddziaływać na zdjęcia, które są płaskie, różnymi światłami dodatkowymi. I to taki jest efekt. I przechodzimy do epoki Hasselblada Expana. Expana, fantastyczny aparat. Ja nie wiem, może zrobiłem 5, 6 filmów, może 7, to wszystko. Bo już się... Format podobny, format taki sam, można powiedzieć, jak w Horizonie, tylko zupełnie inny sposób. No on nie, on... Naświetlanie, to się może inny, tak. Budowania obrazu. Tak, bo tak. Ten ruch obiektywu w Horizonie tworzył zupełnie inny obraz. Ten jest tak. Taki bardziej prosty, płaski. Ale ja osobiście uwielbiam panoramy. Mam wrażenie, że widzę więcej, że można budować zupełnie inny obraz, inną opowieść. Tak. Ale jeszcze potem powstawały takie panoramy, pamiętam. Jak miałem pierwszego Canona cyfrowego, to po prostu robiło się zdjęcia fragmentami i w programie ten program łączył idealnie w panoramę. Co powodowało, że na przykład jak sobie robiłem zdjęcie ze swojej wystawy w Melbourne, to na każdym zdjęciu na samowyzwalacz byłem ja też, na każdym zdjęciu. Centralnie, żeby to nie wypadło na połączeniu. I w związku z tym, jak powstało bardzo długie panoramiczne zdjęcia, to ja jestem w paru różnych sytuacjach na tym jednym zdjęciu. Czyli efekt nie do wykonania tym aparatem ani horyzontem. No dokładnie tak. Czyli tym horyzontem rosyjskim. Goryzont to się nazywało. Tak. A to są zdjęcia reklamowe? Czy... To są zdjęcia reklamowe, reklamujące t-shirty. Jak widać, t-shirt tutaj nie istnieje nawet. Chodzi o firmę, która produkowała rzeczy dla młodych ludzi. Chodziło o styl życia, o przemieszczaniu się, ci ludzie podróżowali dużo po świecie i najlepiej, najwygodniej było w t-shircie tej firmy 26 Red. Którego nawet tu nie ma. I to jest to samo dla tej samej firmy. Taka młodzież alternatywna trochę. No i potem Nikon F3. Ostatni już w moich rękach analogowy. Wtedy robiłem portrety właśnie aborygenów i całą drogę taką 16 tysięcy kilometrów. Właśnie to są te zdjęcia z próbą trzymania aparatu na linii horyzontu i zawsze centralnie. 16 tysięcy kilometrów, tak? Australia. No około, tak. Fantastyczna przygoda. No przygoda trwała 3 miesiące. No a potem ten analogowy aparat pozwalał mi na zrobienie czegoś, czego nie mogę na przykład cyfrą zrobić. Mianowicie na dole był taki guzik, który zatrzymywał przewijanie filmu. Nakręcało się migawkę, ale film stał w miejscu. I w ten sposób mogłem zrobić 32 ekspozycje na jednej klatce. Niesamowite efekty. Bardzo malarskie. Tu były, możesz cofnąć, tu były jeszcze dwie wieże.
Tak, World Trade Center, ale tak. Właśnie my zasłaniamy, ja pokażę Państwu, proszę, pod nami. A, to my zasłaniamy w ogóle, a po co my tam jesteśmy? Wszyscy wiedzą, żeby wszyscy wiedzieli, że sobie nie poszliśmy, aha, że no, jesteśmy z nimi. No i jeszcze Nikon F75. Nikon F75 został zakupiony tylko i wyłącznie dlatego, że miał datownik. A robiłem właśnie taki materiał i nie chciałem być posądzony o to, że zdjęcia nie były robione tego dnia, który tu jest opisany. I a tu akurat nie widzę daty. Jest data tutaj. Jest tutaj, tak, taka żółta. To samo tutaj. Widać, tak. Tak. Także nie ma żadnego oszustwa. To był taki pamiętnik, który robiłem 20 lat temu dokładnie, codziennie. Próba takiego, takiej analizy stanu emocjonalnego po całym dniu. Wiesz, to w sumie dzisiaj jest bardzo modne, takie 365 dni. Tak? Takie projekty, jedno zdjęcie jednego, każdego dnia. Widzisz. To robiłem 20 lat temu, potem zrobiłem 10 lat temu i teraz robię znowu. I mam, to jest fantastyczny rzeczywiście materiał do analizy potem. No i to jest mój pierwszy. Era cyfrowa. Era cyfrowa. Fantastyczny aparacik, malutki, świetny. I nim zacząłem robić właśnie ten projekt metra, i to było bardzo ciężkie, bo w metro francuskim nie zawsze jest dużo światła, a ten aparat miał maksymalną czułość 400 ASA i te 400 to już się sypało nieźle. 400 to tak jak w dzisiejszych aparatach, nie wiem, 10 tysięcy albo nawet jeszcze gorzej. Tak. Tak bym powiedział. 6400 może. Może trochę więcej, 10 tysięcy masz rację. I wtedy postanowiłem zrobić wszystkie stacje metra, ale robiłem to 7 lat, więc zacząłem robić to już pewnie innym aparatem, bo to jest akcja, prawda? Więc... No właśnie, te aparaty miały pewną wadę. Mówisz o akcji. Nie miały wizjera. To jedno, ale wiesz, one były strasznie wolne, bo ten, no bardzo wolne. To opóźnienie po naciśnięciu na spust, zanim udało się zrobić to zdjęcie, to był sekunda. Dwie. Ale można było się tego nauczyć. To była sprawa również intuicji. Nauczyliśmy się przewidywać ten, kiedy będzie ten moment. To było fantastyczne, bo to wymagało tak nieprawidłowej koncentracji, jak wiesz, w grze w tenisa, no, jak uderzyć tę piłkę, zanim ona doleci do ciebie, więc tutaj po prostu trzeba było przewidzieć, co się za chwilę stanie. Zresztą ja do dzisiejszego dnia robię po jednej klatce, nawet jak idę ulicą, to po prostu wiem, że muszę trafić na ten moment i przewidzieć go. Nie lubisz seryjnych zdjęć? Nie, dlatego czasami oczywiście jak się robiło jakieś tam grupowe zdjęcia, a zwłaszcza komercyjne, no to trzeba było użyć, dlatego żeby wybrać z tego chociaż jedno albo dwa zdjęcia, gdzie wszyscy mieli otwarte oczy. No, jak było 12 osób czy 10 osób. To... Wiesz, ja obserwuję to, co wrzucasz na Facebooka, widzę tam fajne zdjęcia, cieszysz się miejscem, w którym mieszkasz, życiem, pogodą, kolorami, szarościami. To też kolor. To też kolor, tak. Twoje zdjęcia są bardzo pozytywne. Zastanawiam się... No zwłaszcza to po prawej. Jak tak, pani takim wzrokiem patrzy na nas. No. To po prawej jest cudowne, tak. A ten pan, który tak na nią patrzy, oczywiście to jest kwestia zderzenia dwóch klatek. No ale przepraszam, przerwałem cię. Wiesz, ja tak się zastanawiam, bo wiesz, no, fotografujemy dużo, robisz codziennie zdjęcia, potem to wrzucamy do komputera. Jak jest u ciebie z tym etapem edycyjnym, przeglądania? Czy robisz właśnie dużo zdjęć dziennie, czy robisz właśnie, tak jak powiedziałeś, pojedyncze zdjęcia i jest może niezbyt dużo? Jest łatwiej wybrać to, które powiedzmy pokażesz szerzej. Wiesz, czasami na ogół robię mało, ale czasami tak jak teraz ta młodzież kolorowa chodziła w związku z targami fantastyki.
tak kolorowo ubrana, no to po prostu szedłem i robiłem, no bo wiadomo, że to za pół roku będzie następna taka okazja i nie wiadomo, czy będą tak samo wyglądali. Chciałem mieć jak najwięcej różnorodności, prawda? Natomiast zazwyczaj kieruję się intuicją przy wyborze i bardzo szybko, wiesz, jak kiedyś byłem zaproszony do Parimacza i doznałem szoku, ponieważ wszedłem do pokoju, w którym pracowała najlepiej opłacana osoba w całej redakcji w Parimaczu. I wiecie, kto to, wiesz, kto to był? To był człowiek, który wybierał zdjęcia. I on dostawał artykuł i wiedział, czego ma szukać w tych zdjęciach. Dostawał taką stertę zdjęć i robił tak. Nie, 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 nie. Ale z taką tak. szybkością, wiesz, mając wizję. Komputer ja to samo, jak teraz robię, nawet mam 30 zdjęć, czy tam 40 zdjęć, to mam, wiem, co chciałbym pokazać i szukam tego w tych zdjęciach. I to bardzo szybko idzie. Jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Jak są cztery, no to wtedy troszeczkę to dłużej trwa, bo zastanawiam się, które na mnie bardziej działa i tak dalej. O, a i to już świat jest, profesjonalny. To jest aparat, dzięki któremu udało mi się zrobić zdjęcia w Maroku. Ponieważ postanowiłem, lecąc do Maroka, zrobić wszystkie zdjęcia nieostre. Gdybym nie miał aparatu, i potrzebowałeś który mogę kontrolować, tak? Tak, żeby zrobić nieostre zdjęcie. I widzisz, tu są same sylwetki tylko. Ale dzięki temu, że ja robiłem na maksymalną czułość Nikonem, już nie pamiętam, to było chyba 12,5 tysiąca, to tu jest ten, to nie jest ziarno fotograficzne, ale wygląda jak ziarno z takich filmów wysokoczułych, z których kiedyś korzystaliśmy. I pamiętam, jak robiłem odbitki w profesjonalnym labie, to ludzie dostali szoku, jak się dowiedzieli o tym, że to jest ziarno z Nikona, a nie ziarno fotografii z aparatu, z filmu analogowego. No trochę podobne, chociaż tu widać te no artefakty. Jak przez lupę patrzysz, to wszystko widać. Ale a te kropki to są, to jest brudna matryca? Które? No tutaj te. Nie, to jest mur. A mur. To na murze okay. są jakieś bo, takie. A, bo tutaj też. Tu też to jest ten mur, bo to są wzmocnienia jakieś. Rozumiem, okej, okay, ale to tak wyglądało. Nie, brudna matryca to byłby inny chyba. Ale to pokaż dalej, ciekawe. Może to, nie, jak widzisz, nie jest brudna. Okej, okay. Dobrze, ustawiłeś... Zresztą, przepraszam, jak robisz zdjęcie kompletnie nieostre, no to matryca już nic nie pozostawia, żadnego brudu. Bo to jest obiektyw, który jest kompletnie nastawiony na najbliższy dystans. I blenda 2.8, czyli w ogóle maksymalne pozbawienie głębi. No tak, i tutaj nie ma ostrości. No. Za to właśnie ciekawostką, jak chcesz zrobić pinhola z cyfry i weźmiemy nawet, nie wiem, czarny kawałek kartonu i zrobimy dziurkę, no to nagle pokazuje się 1000 śmieci na no matrycy. No tak. Ale to widzisz, w tym Maroku chodziło, to nie tak, że to ludzie robili przypadkowo nieostre zdjęcia i nie przypadkowo, prawda? Ale to ta decyzja zapadła tylko dlatego, że ja przed wyjazdem do Maroka zobaczyłem w ambasadzie marokańskiej w Warszawie 4 albumy na temat Maroka Bruno Barbeja, francuskiego wybitnego fotoreportera, który urodził się w Maroko i znał ten kraj bardzo dobrze, w związku z tym jeździł tam, potrafił miesiącami siedzieć w Maroko i zrobił fenomenalnie. Wszystko opowiedział o tym Maroku. Jak ja jechałem tam, wiedząc, że mam mieć wystawę, bo mi prosił o to ambasador Maroka, to powiedziałem sobie tak, chwileczkę, czy ja nie będę w ogóle, nawet do pięt nie sięgnę temu Barbejowi, bo ja nie znam tego kraju. Co robić, jakie impresje?
Nie, ja zrobię to tak, jak mi matka opowiadała, czytała baśnie Tysiąca Jednej Nocy, czyli to będą obrazy, które ja pamiętam z dzieciństwa, że tam było dużo koloru, tam było dużo światła, ale żadnych twarzy, bo tam nie było opisu żadnych twarzy i stąd był ten pomysł. Ale to bardzo kontrowersyjne. Ja pamiętam, kiedyś opowiadałeś, że nie wiedziałeś, czy to będzie zaakceptowane, bo patrz, Ale ja dopiero. nie robiłem tego na zamówienie, tylko on mnie prosił, żeby zrobić wystawę, namawiał mnie. Oczywiście, ja się spodziewałem również, mogła być bardzo negatywna reakcja. Jak on to zobaczył, to był zachwycony, uściskał mnie. Zjedliśmy pyszne, słodkie słodycze z Maroka. No. I wystawa była. I wystawa była tak. O, i takie efekty niesamowite z tej ostrości powstawały. No można powiedzieć, że to są zdjęcia, to jest czyste światło tutaj. Dokładnie. Nie rozpraszamy się dodatkowymi I barwami. barwy, które Tak, są światło, niesamowite, tak. barwa, a obraz, O, ostrość to wygląda znowu. jakby ćma biegła, Tak. leciała do światła. To takie. No. Także jeszcze coś tu mamy. Już inny projekt. Przechodzimy do następnego. No właśnie. To też I też ten sam oświetlamy. aparat i tu są podwójne ekspozycje w aparacie od razu robione. To znaczy fotografowałem kawałek takiej makatki, nie makatki, tylko gobelinu i dziewczynę fotografowałem, która miała na tej samej klatce od razu. No, ale dzięki temu, że to była cyfra, to przy tej podwójnej ekspozycji to się kiedyś za czasów analogowych nazywało sandwich. Od razu widziałem, czy są dobre proporcje, czy złe, bo tam można było jedną klatkę naświetlić mocniej, drugiej słabo, i to była kwestia właśnie doboru tego. Tutaj na przykład jest sytuacja taka, że to są fragmenty dwóch obrazów na jednym. Tutaj też to jest posadzka, na którą przy podwójnej ekspozycji nałożyłem jeszcze kawałek obrazu fotografowanego pod odpowiednim kątem. To samo jest tutaj. I tutaj, no to są wszystko podwójne ekspozycje, właśnie bezpośrednio robione aparatem. Przecież tego Sobieskiego tam nie było w lustrze, a ja sobie zrobiłem zdjęcie jego portretu, które wisiało tam 30 metrów od tego miejsca, i on zupełnie wygląda tak, jakby tam stał. Ogromny potencjał multiekspozycji, pomysł No, i. tutaj na przykład to jest para, która nie istnieje, to są dwa obrazy różne. I zresztą nie wiem, czy. No, można o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, że staraliśmy się z dyrektorem muzeum w Wilanowie, zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ludzie oglądali obrazy, które są tam w galerii, bo na ogół przychodzą jak w centrum handlowym, tylko tak rzucą w lewo, w prawo, idą dalej. Ja wtedy zacząłem właśnie robić taki projekt, który się nazywał Genius Loci, i zaproponowałem właśnie dyrektorowi, żeby zdjęcia z tego projektu powiększyć do formatu pewnych obrazów, które tam wisiały, i zastąpić je, włożyć złote ramy, i żeby te obrazy, które są bardzo ziarniste, żeby one wyglądały prawie jak malarstwo. Jak ludzie przechodzili, to niektórzy zwracali na to uwagę, że nagle cofali się i mówili: zaraz, ja tego człowieka już gdzieś widziałem. I było 10 takich podmienionych obrazów, które po prostu te panie, które pilnowały wystawy, mówiły: a niech pan szuka dalej, bo to jest taka zabawa tutaj w tej chwili. Słuchaj, zaczęło się, ludzie biegali i szukali. Przyglądali się obrazom i analizowali te obrazy. Świetne, Więc ja jakiś no tam. fajna zabawa. No, W sumie ciekawy pomysł. krótko trwało, dlatego że oczywiście ludzie, którzy
ustawiali te obrazy w jakiejś kolejności, zaprotestowali, czy tu się pojawiły jakieś takie historycy sztuki, zaprotestowali słusznie. No, bo... no ale było jakieś zainteresowanie, ludzie się troszkę obudzili, że jednak sztuka może być i historia interesująca. No a Lumix to jest malutki aparacik, cudowny, który po prostu... przepraszam, że użyję tego słowa, ale chyba wydoiłem maksymalnie. Zrobiłem mnóstwo filmów czarno-białych, bo to jest jedyny aparat z tej epoki, który kręcił filmy w zwolnieniu i od razu można było je zobaczyć w zwolnieniu. I zrobiłem mnóstwo filmików takich w miastach. Siedziałem sobie w kawiarni, filmowałem ludzi. A ponieważ on jest bardzo poręczny, mały, no to z biodra robiło się zdjęcia i tu akurat ten pan zauważył, że ja robię z biodra, nie był specjalnie zadowolony i prawie, że oberwałem tą gazetą w Buenos Aires. Czy fotograf musi posiadać profesjonalny aparat? Wiesz, fotograf to jest bardzo szerokie pojęcie, bo... Profesjonalny aparat też szeroki. Tak. Zależy dlaczego. Tylko wiesz, no oczywiście ci, którzy zarabiają robiąc zdjęcia na zamówienie, no oczywiście potrzebują tego sprzętu profesjonalnego, ale często właśnie spotykam się z taką opinią, że no nie robię dobrych zdjęć, bo nie mam dobrego aparatu. Ty pokazujesz tutaj, że można pracować na kompakcie i robić świetne zdjęcia, że kupienie, nie wiem, Leica, teraz już M11, czy Canona z najwyższej półki nie spowoduje, że zrobimy lepsze zdjęcia. One technicznie mogą być lepsze, ale jednak nie ma to żadnego wpływu na to, jak to jest skomponowane. To znaczy tak, no wiesz, oczywiście dla fotoreportera to jest to ważne, o czym wspomniałeś przedtem, że te pierwsze aparaty cyfrowe, no to zanim nie ma przełożenia, od razu nie robią natychmiast zdjęcia, nie są szybkie, nie ładowały, nie, buforowanie trwało trochę i tak dalej, i tak dalej. Więc dla fotoreportera szalenie ważne jest, żeby ten obraz powstawał natychmiast i żeby jeszcze można było to robić tym motor drive'em, żeby nie przeoczyć żadnej sytuacji, prawda? Również aparaty cyfrowe dają nam możliwość fotografowania przy ogromnej czułości, czyli możemy robić zdjęcia, których nigdy nie mogliśmy zrobić używając analogowe aparaty, na przykład w ulicy w Bangkoku, gdzie nocą stoi sobie jakiś facet i ma taką kuchnię polową i tu para leci i on ma tylko jedną świecę czy jakąś tam jedną lampkę. To się nie dało, fleszem się zabijało, a na czas to wszystko było poruszone. Więc rzeczywiście, jeśli ktoś ma taki pomysł, żeby robić nocne zdjęcia, takie, które są rzeczywiście polegają na tym, żeby złapać sytuację, żeby to był dokument, no to powinien mieć aparat o bardzo dobrej matrycy, bardzo wysokiej czułości, bo one i tak będą miały pewne wady wynikające z tego, że jest słabe światło, prawda? Byle jakim aparatem się tego nie da zrobić. Ale tak naprawdę to, kochani, zdjęcie powstaje w głowie, a nie w aparacie. Aparat tylko pomaga w tym, żeby zrobić. Czy dzisiaj kompakty, małe aparaty kompaktowe mają sens w czasie, kiedy smartfony mają bardzo dobrą jakość? A czy te smartfony jeszcze nie mają takiej jakości i one przy gorszym świetle nie sprawdzają się, natomiast te kompaktowe aparaty przy czułości tam właśnie 6400, 12 tysięcy spokojnie można robić zdjęcia w nocy. No to jest światło dzienne, no to prosta rzecz. To można robić prawie wszystkim. Tak. A możesz cofnąć jeszcze na chwilę? Aha, no tak, dobrze, bo to było.
to był chyba filmik miał być pokazywany, ale go nie ma. Dobrze, no i Nikon D3, czyli i tutaj chyba miał być filmik. A to jest tak, filmik, to właśnie. Jest... Nie wiem, czy uda mi się go... O! Udało mi się. Nie wiem, czy go słychać. To jest... Chyba go nie słychać. Ale ważna muzyka jest. To może troszeczkę, przynajmniej tyle, ile jest podkład. To są nie, tak... To jest tak zwana animacja poklatkowa. O! Czyli w programie filmowym zachowane klatki, które były robione właśnie motor drive'em, ale nie z taką wielką, nie z największą częstotliwością. O, bardzo ciekawe. Ja myślę, że to nie ma sensu całego. Cała idea polega na tym, że właśnie są wycinane klatki i to wszystko jest takie pulsujące, prawda? Ale a dlaczego w ogóle ten film pokazałem? Dlatego, że pamiętam jak dziś, że w pewnym momencie jak robiłem zdjęcia właśnie silnikiem, bo tam była cała grupa ludzi, przewijałem te zdjęcia, to zauważyłem, że to genialnie ten obraz skacze i postanowiłem się tym, zafascynowałem się i zacząłem robić takie filmiki. A to są zdjęcia z kolei do albumu, portretowe zdjęcia albumu Minął wiek. 100 lat hotelu francuskiego i 100 osób urodzonych w kolejnych latach istnienia hotelu. Tu z kolei kalendarz do Wilana, to wszystko jest Nikon, no to cyfrowy. I no i przyszedł wreszcie lekki aparat, nie trzeba dźwigać kilogramów na plecach. Właśnie, jak ty odbierasz, jak ci się pracuje w ogóle bez lusterkowcami? Ta zmiana, jak ją odbierasz w ogóle? Wyrzucenie lustra, zmniejszenie aparatu, wizjer elektroniczny. Ja osobiście uwielbiam wizjer elektroniczny, bo jeśli włączam jakieś filtry, efekty kolorystyczne, czy czarno-bieli, jakieś kontrasty, to ja praktycznie mogę kontrolować, budować ten obraz już. Od razu w tej jakości. Tak. Tak, no a poza tym to, co jest szalenie istotne, że jednak masz cały czas ten podgląd. No. Jednak w Nikonie zrobić zdjęcie, no to musisz poczekać za chwilę, zanim się tam pokaże na tym obrazie, a tu możesz od razu mieć na tym dużym ekranie, bo to już jest dosyć duży ekran, od razu robisz to, co widzisz i jak idziesz na przykład z aparatem ulicą i masz ten uchylny z tyłu uchylny ten, obracany, tak, i tak, ekran. No to po prostu patrzysz na to i robisz zdjęcie, a nie musisz mieć aparatu przy twarzy. I nie trzeba się kłaść na chodniku, żeby no zrobić. No ile razy ja w kałuży leżałem, żeby coś zrobić. No. Już nie mówiąc o tym, że z góry również można w sposób bardziej kontrolowany. Tak, to bardzo ułatwia pracę. Powiedz, teraz pracujesz na Fuji, jesteś ambasadorem Fuji. Czy które modele, może zacznę od tego, bo który model jest dla ciebie ulubionym aparatem? Wszystkie. Znaczy te, które miałem. Ja miałem ten najmniejszy aparat. Dojdziemy do tego. Na razie to jest ten Fuji D3, tak? Czy D2, XT2, tak? No z wielu względów zauroczyłem się tym aparatem. Natomiast korzystam potem na końcu, to są te zdjęcia z tego aparatu,
czyli rzucany pejzaż na twarze ludzi. To powstał z tego album. A to jest reklama. I to jest to, o czym ja mówiłem, że aparat na statywie i robi się zdjęcia, które z każdej klatki można było potem inne zdjęcie wyłowić, zachowując ten sam dystans i te same proporcje. To wszystko jest na parę. O! I to jest GFX, ta uchylność. Średni format. To jest GFX, tak, którym postanowiłem, mimo że to jest duży aparat, zrobić taki materiał. Aha, to jest wpierw. To są zdjęcia robione GFX-em, potem odbitki i jeszcze z tych odbitek reprodukcje też GFX-em. Dzięki czemu jest niesamowita ostrość tych elementów, które są nałożone na zdjęcie. W tym przypadku to są kryształki soli i takie jakieś roślinki i no liście. One mają niesamowitą rozdzielczość tutaj. Przy bocznym świetle, które potrafi wymodelować każde załamanie na tym listku, to wygląda fantastycznie. I projekt. No i tutaj też, też duży aparat, bo chodziło o to, żeby była taka niesłychana ostrość, wyrazistość tych obrazów. Łączenie lewej. To jest jedno zdjęcie, które jest podzielone na pół i w jednym przypadku są połączone lewe połówki, a w drugim zdjęciu, a w drugim przypadku po prawej stronie dwie prawe połówki. I szanowni państwo, tak wyglądamy, a jednak się różnimy. Ta sama osoba, a dwie różne twarze. Tak. O, tu na przykład jest niesamowite. Ktoś ma znamie, które się pięknie potem, a poza tym zobacz, co tu powstaje na szyi, na dole szyi. To tak jakby miał jakiś tatuaż, a to są włosy. O tu, w tym miejscu. Tak, tak, tak. Czyli prawe zdjęcie na, tu, tak, na szyi. Nagle się robi jakiś tatuaż, jakiś orła, ptaka, nie wiadomo co. No ale lećmy dalej. Tu to samo w kolorze. No i tu jest właśnie ten album z Aix-en-Provence, reporterskie zdjęcia robione dużym aparatem, czyli nikt miał mnie nie widzieć, jak to robię. I raz mi się tylko zdarzyło, że ktoś mnie zauważył, a tak to wszystko z biodra było robione. A to jest mój ulubiony do ostatniego projektu. Czyli ten album, który tutaj u ciebie na stole leży, to się nazywa Obrazy odkryte na nowo. To jest robione. Bardzo ciekawa historia tutaj, ten album. Potem zobaczymy już to, co w środku. To... Ja tylko otworzę spory album, bardzo ciekawy. W ogóle, Tomek, wydałeś sporo albumów, bo... Jakoś się udaje. No, to jest zaskakujące troszkę, bo jak rozmawiam z fotografami, to każdy mówi, jej, tyle pieniędzy, nie wiem, czy się sprzeda, nie stać mnie, a ty pokazujesz projekty jeden za drugim, są wydawnictwa. No, jakiś taki patent, no, znalazłem, który się za pierwszym razem, jak zrobiłem pierwsze wydawnictwo w Australii, to po prostu doszedłem do wniosku, że każdy z... No jest 5 etapów tworzenia takiego albumu, prawda? Pierwsze to jest pomysł, potem dobranie sobie modeli, potem jest fotografowanie, potem jest projekt graficzny, potem jest robienie skanów, czyli wtedy blach, prawda? Bo to stara jeszcze metoda. Wydrukowanie i papier do tego potrzebny. Więc jak się zgłaszałem do tych wszystkich firm i mówiłem im, pokazywałem im swój pomysł i swój projekt
formie takiej bardzo cząstkowej, bo wtedy nie było takich możliwości jak dzisiaj. I mówiłem tak, słuchajcie, możecie mieć to za darmo. 50 albo 100 sztuk jako reklama waszej firmy, tylko musicie zrobić, wykonać swoją pracę za darmo po prostu. I już. Obliczyłem, że gdyby ktoś zamawiał taki album, to koszty wszystkiego włącznie z moim honorarium by wynosiły 60 tysięcy dolarów. Więc jak przedstawiałem taką sumę i mówiłem ludziom, że mogą mieć za darmo produkt, który jest tyle wart, no to wszyscy w to wchodzili i dzieliliśmy te albumy i każdy miał do rozdawania, prawda, swoim klientom jako taki specjalny produkt zamiast katalogu, który się wtedy robiło. I tak z tego wyszedłem, a potem szukałem sponsorów, agencje reklamowe, które chciały mieć też podpisać się po tym i tak dalej. Ja w tej chwili te dwa ostatnie projekty robię w ten sposób, że szukam w przedsprzedaży firmy, które by chciały to rozdawać jako prezenty zamiast butelki szampana czy wina na Nowy Rok swoim klientom czy pracownikom. Jak się ktoś znajdzie, no to i mam już pieniądze na pokrycie kosztów druku, no to drukuję, jak nie, to nie drukuję. No. Ale jakoś się udaje i całe szczęście. No to są rzeczy, na których się nie zarabia, bo to jest 500 sztuk, wszystkie są numerowane. Wiadomo, że koszt druku 500 sztuk jest niewymiernie duży w stosunku do nakładu 10 tysięcy, czy 2, czy 3 tysiące, prawda? To najważniejsze, że sztuka zostaje, bo no, robimy wystawy, pokazujemy zdjęcia w internecie, ale jednak myślę, że no wydawnictwo albumowe jest jakby takim uhonorowaniem, idealna forma prezentacji. No można dotknąć to. Tak. I popatrzeć, ile się, jak długo się chce. Natomiast ponieważ myślę, że po malutku będziemy już kończyli, to jest ten aparat, czyli mały aparat Fujifilmu. Możesz go jeszcze raz pokazać? Tak, oczywiście. O ten, to jest X30. Malutki, bardzo zręczny, ze świetnym zoomem, który przy dużej czułości, czyli ja tam robię na 3200, i potem bardzo ścisłym kadrowaniu, daje efekty malarskie bardzo. I to jest ciekawe właśnie. Teraz pokażemy Państwu zdjęcia. O. Kilka zdjęć, a za chwilkę jeszcze pokażę, co było źródłem tych zdjęć, bo to jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle niesamowicie interesujący projekt. Bardzo odkrywczy i w sumie to, od czego uciekaliśmy przez parę lat fotografii cyfrowej, czyli ta pikseloza tutaj jest atutem. Tak. I ta niedoskonałość. No i teraz uwaga, to jest następne narzędzie, które ja używam do projektu, zaraz zobaczycie, nowa odsłona 4,5 roku. Nocne zdjęcia. Te aparaty bezszczelnie widzą dużo więcej niż my. Tej łuny w ogóle nie widać. To wszystko sobie ten aparat wymyśla. Potęguje minimalne ślady światła. I to się zaczynają takie robić bardzo ciekawe. No, powstają obrazy po prostu. No. To zdjęcia nocne z telefonu są interesujące, przyznaję. Nietypowo prezentuje się, ale okej. Szukam teraz tak na szybko. To nie to. Nie to. Nie to. I tak, ale to przelećmy do tutaj. Wcześniej. Jeszcze o to czerwone, tak. To czerwone, tak jest. O. I już Państwu pokazujemy. I proszę, to jest zdjęcie, jak widać, autobus przejeżdża. I ja robię zdjęcie po prostu, to jest absolutny przypadek, jedno jedyne zdjęcie robię i potem przeglądam. Takich zdjęć robię w sumie 5 tysięcy przez rok i potem każde zdjęcie powiększałem. Jak powiększałem to zdjęcie, to ten fragment wybrałem i zmieniłem kolory, dodałem kontrastu.
nałożyłem jeszcze trochę brudu i powstaje już obraz, a nie ma nic wspólnego z dokumentem, prawda? Czyli nie ma złych zdjęć, na każdym jest coś ciekawego. O, tutaj na przykład takie zdjęcie, w którym no po prostu jaki fragment? Ten fragment, tylko kompletna zmiana koloru i to jest to, co trudno nawet zauważyć na tamtym zdjęciu. Ale pokaż może jeszcze, o właśnie to. To są ludzie, którzy pracują, kucharze, którzy pracują w kawiarni i wyszli na papierosa. Zobacz, jakie to jest ogromne powiększenie. No to jest kilka procent kadru, tak szczerze mówiąc. I wychodzi taki efekt. To samo tutaj. No. Wydawało się, że tu nic nie ma na tym zdjęciu, a jednak zobacz, centralnie te trzy postacie tworzą jakąś taką bardzo fajną sytuację. Tutaj niby nic, a jednak jest facet, który tam sobie w cieniu stoi i ma taką lalkę, która gra na fortepianie. Tego może nie widać, ja to wiem, ale... To jest fantastyczne. Tutaj teoretycznie nic się nie dzieje. Plecy jak u manekina. A tu jest taka interakcja. Tak. Kolor zmieniony. To bardzo ważne, że są zmienione te kolory i kontrast dodany. Świetne. No zdjęcia wydają się banalne. Tak banalne. Naprawdę nie wiemy, co jest tutaj fotografowane. Ogólne kadry, a historie niesamowite. Szanowni Państwo, odkrywajmy na swoich zdjęciach. Tak, nie bójmy się tego. Tak, ciekawe historie. Nie bójmy są. Się prawdy. No przecież był słynny film Powiększenie, który tak. Polegał na tym, że właśnie przypadkowo przy powiększeniu okazało się, że odkryto ślady zbrodni, prawda? I ja myślę, że tutaj na pewno ten film zostawił we mnie tak mocny ślad, że zacząłem myśleć o tym gdzieś podświadomie na początku, a potem właśnie znajdować sobie takie obrazki. Z tym, że no nie wszystko jest do powiększenia. To musi być jeszcze jakaś tam estetyka obrazu. Bo tutaj to już poleciałem całkowicie kolorem, ale... Właśnie tak się zastanawiałem, co tutaj wybrałeś. Jaki fragment. To też jest taka ciekawa zagadka. Oglądamy szeroki kadr i zastanawiam się, co będzie tutaj tym najważniejszym wyborem twoim. I bach, mamy. Nie trafiłem. No właśnie. No to wiadomo, to nie trudno się domyślać. Zobacz, jaka duża różnica jest między tym a tym. Ale też zmiana koloru powoduje, zmiana koloru ogromna, bo jak już to przestaje wyrwane z kontekstu i pozbawione tych cech dokumentu, czyli ostrości, to już masz obraz, robisz co chcesz. No powróć do tego. Widzisz, to jest ten kawałek, ten fragment tych dwóch postaci z kompletnie odrealnionym kolorem. No i na tym chyba skończymy, bo to jest właśnie zdjęcie najgorsze, a okazuje się, że stało się okładką do tego albumu, który jest o właśnie tutaj i to jest bardzo widoczne. Jeszcze raz możemy wrócić do tego do obrazu wyjściowego, którego, tak. Wyjściowego, tak. Nie ma złych zdjęć, szanowni Państwo. Są same złe. Są same złe, a my musimy szukać tak. Sensu w tej. Ale przede wszystkim bawić się tym, szukać jakichś takich rozwiązań zaskakujących samego autora. Nie bać się. Jeśli przeczytaliśmy jakiekolwiek reguły na temat fotografii, zapomnijmy o nich przynajmniej na chwilę. Dobrze, dobrze je znać, ale... Tak, ja nigdy nie użyłem na przykład sepi w takich proporcjach, jakie fabryka podawała. Tam było 1 do 40, 1 do 16, jedna kąpiel, druga 1 do 40. Jak to wziąłem do ręki, to od razu wziąłem pędzel i zrobiłem 1 do 1, maznąłem i zobaczyłem, co to znaczy, że ten... obraz ucieka, a jak się go powraca, to już ma inny kolor i odstaje od całej reszty, dlatego że tak zadziałała intensywność tej chemii. Robić, próbować, bo przecież... Czyli najpierw się nauczyć robić dobrze, a potem psuć.
standardowo. Narysować konia, a potem tak jak Picasso. Tak jest. Bardzo ci dziękuję. Świetna rozmowa, ale inspirująca. Myśmy tu zagadali, ludzie, przepraszamy bardzo za tak długo. Ale jeśli ktokolwiek jeszcze został przy naszym obrazie. Właśnie nie chcę uciekać. Dwie osoby zostały, tak? No troszkę więcej. No troszkę trzy. Więcej. No. Także... No, no cztery. Ale my musimy kończyć. Robi się coraz zimniej, okno otwarte, my tu zamarzamy. No było pewnie słychać, że troszkę to okno jest otwarte. Karetki pogotowia, centrum Warszawy. No ale tak, dzięki to... temu wiadomo, gdzie jesteśmy. Tak, tak. Stare miasto Warszawa. Tak jest. Blisko Króla. Zygmunta. Zygmunta, tak. Tak. Słynnego z różnych warszawskich opowieści. Byli tacy, co sprzedawali króla Zygmunta. I most poniatowski. Sąsko-Dąbrowski. Tak. Tak. Także Tomek, dziękuję ci bardzo. Ja również. Szanowni Państwo, jak widzicie, możliwości jest sporo. Możecie sfotografować swój samochód w zupełnie inny sposób i będzie piękny. I... Ale najlepiej nie fotografować samochodu, tylko nim jeździć. Dokładnie, tak. Czyli jechać przed siebie. Na plener albo w miejsca, gdzie będziemy fotografować. Tak jest. Inspirować się, jak ktoś nie może jechać, to niech zobaczy, niech się inspiruje tym, co zauważy tym, to, co się wokół niego dzieje. To jest bardzo ważne. Dzieje się dużo. Tak i jest. Te zmiany warto utrwalać. Róbcie wystawy, róbcie, wydawajcie albumy, bo to zostanie. Dokładnie. A w tej chwili można wydawać 1, 2, 3 sztuki wydrukowane cyfrowo. Tak. To jest bardzo świetne. To ma dopiero wartość. To, jedna to sztuka. Jest, o tak. I numerowane, nie ma nikt tak. Więcej. 10 tysięcy. A co? Dobra. Do zobaczenia kiedyś tam. Tak. Na ulicy najlepiej. Spotkamy się pewnie może na jakichś warsztatach, ale na przykład na fotokampie. Będziesz? Będę, jeśli będzie. No to nie będzie. Bo nie wiadomo, czy w tej sytuacji nieprzyjemnej tak, będzie się nie wiadomo. Dzieje się nieciekawie na świecie, ale zakładamy, że będzie lepiej. I nie traćmy nadziei, a przede wszystkim nie traćmy takiego optymizmu i dobrej energii, bo przywódcom krajów takich właśnie jak Rosja zależy na tym, żeby wszyscy, cały świat się bał, padł na kolana i prosił o pomoc. A my nie prosimy, damy sobie sami radę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Moim gościem był Tomek Sikora. A Andrzej Grudzień poprowadził tę rozmowę. Całkiem nieźle chyba. Miło mi. Do zobaczenia. Cześć i chwała. Pa.